W ubiegłym roku sztuka zwierciadłem duszy, w tym roku przygoda z fotografią. Członkowie Stowarzyszenia na Rzecz Harmonii Społecznej w Policach rehabilitują się poprzez pożyteczne warsztaty fotograficzne. Projekt Przygoda z fotografią rozpoczął się 5 lipca i potrwa do końca grudnia. Zajęcia odbywają się w Miejskim Ośrodku Kultury w Policach, a uczestniczą w nim osoby niepełnosprawne z orzeczonym stopniem niepełnosprawności, w tym osoby po kryzysach psychicznych z terenu powiatu polickiego. Celem tego projektu jest poprawa funkcjonowania osób w kryzysach psychicznych z niepełnosprawnością. Największym celem jest zdobycie nowych umiejętności, estetyki wykonanego zdjęcia, rozwój pasji. Na zajęciach 17 lipca uczestnicy dowiadywali się ciekawostek z dziedziny fotografii. W ten sposób poznawali pierwotne techniki rejestracji obrazu. Mówiąc wprost, zastanawiamy się, jak to się dzieje, że zdjęcie powstaje w aparacie fotograficznym. Korzystamy z bardzo prymitywnych, bardzo prostych, a zarazem spektakularnych metod rejestrowania. Wydaje mi się, że uczestnikom się to spodobało i było to ciekawe doświadczenie zobaczyć, jak wykonywano zdjęcia 180 lat temu na przykład. Podczas zajęć w pełnej koncentracji uczestnicy pracowali w grupach. W ramach projektu 15 uczestników weźmie udział w 3 spotkaniach warsztatowych. Poznaliśmy, jak się robi czarno-białe zdjęcie w nietypowy sposób, można powiedzieć. I bardzo mi się to podobało, bo to było takie fajne. Podobało mi się też wykonanie zdjęcia za pomocą okna, zakrytego okna i zrobionej dziurki. Nasze spotkanie oceniam za bardzo dobre, ponieważ wiele się nauczyłem w temacie fotografii. Widziałem dosyć dużo, ale dowiedziałem się jeszcze więcej. Wykorzystanie fotografii jako metody arteterapii w rehabilitacji osób niepełnosprawnych przynosi korzyści. Najważniejszym celem jest nabywanie nowych umiejętności i rozwój pasji podczas procesu twórczego. W zeszłym roku prowadziliśmy projekt w klubie pod tytułem Sztuka zwierciadłem duszy, arteterapia poprzez fotografię. Cieszył się on dużym zainteresowaniem wśród uczestników. Wtedy robiliśmy sami swoje zdjęcia i chcieliśmy pogłębić teraz tą wiedzę o wywoływanie zdjęć właśnie, o obróbkę i właśnie stąd nasza obecność tu u pana Tomka, gdzie pokazuje nam naprawdę bardzo ciekawe rzeczy odnośnie fotografii. W trakcie tegorocznego projektu zostanie zorganizowana sesja zdjęciowa i powstanie kalendarz. Projekt jest współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazywanych przez Powiat Policki.